Jak ja nienawidzę tego systemu automatycznego wyłączania się silnika na postoju. Nienawidzę tego. Natomiast po włączeniu sprzęgła, wiecie, o co chodzi. Jak to się ma do samochodu z turbiną, które cisną przez miasto 300 km na godzinę, nagle zatrzymują się? Turbo niewystudzone, niewychłodzone? No i po paru takich klikach turbina niestety po gwarancji do wymiany. Oczywiście można wyłączyć sobie. Ale o tym kompletnie nie myślę, wsiadając do auta i jadąc. Przejadę znów kawałek. Odkryłem temat, że to się nie dzieje na każdym postoju i nie na każdym zatrzymaniu pojazdu to działa. Stańmy pod parkomatem. Luzuję, wysprzęglam. No i wał. Można albo kutasikiem, albo sprzęgiełkiem. Mnie to potężnie irytuje. Nie wiem jak Państwo, jeżeli macie doświadczenia, dajcie znaka, co z tym fantem robicie. To oczywiście jest tylko w jakichś tam nowszych autach. Nie wiem, ile tych teściowo to ma tam w swoim aucie, 13 rok. To jest Audi też 13 rok, czyli już 5-latki to miały co najmniej. Dzięki, pozdrawiam, zachęcam do dyskusji ożywionej. Niedziela. Około 10 sierpnia dokładnie, nie wiem. Kuźwa, 12 już. Ja pierdykam. Teraz sobie stoję na światełkach. Wyłączyłem Hahara wcześniej. To mam jakby cały czas pracę silnika. Ja rozumiem, że ekologia, że zanieczyszczenie, ale litość.